Nazywam się Sołtanowicz Natasza, jestem reżyserką i kompozytorką spektaklu Sweet Home, który realizujemy tutaj we wspaniałej przestrzeni Pawilonu Czterech Kopuł. Bardzo serdecznie zapraszamy, premierę mamy w piątek, gramy jeszcze w sobotę i w niedzielę w tym tygodniu. Spektakl Sweet Home to jest taki nasz spektakl, który nazywamy działaniem performatywnym, ponieważ nie ma on stricte dramaturgii specyficznej dla spektaklu teatralnego, jest bardziej kolażem muzyczno-plastycznym, w którym na różne sposoby funkcjonujemy w domu. Idea spektaklu wzięła się stąd, że podczas pandemii koronawirusa ja osobiście zdałam sobie sprawę, że przestrzeń domu jest mi najbardziej odległa i zaczęłam się nad tym zastanawiać, czemu tak się dzieje i czy inne osoby też mają takie doświadczenie. I stąd zdecydowaliśmy się zrobić właśnie spektakl, w którym zdajemy sobie pytanie, czym jest dla nas dom, na ile dom znamy, na ile jest dla nas, na które pomieszczenia są dla nas ważne, które nie, jaka jest nasza relacja z przedmiotami i innego rodzaju pytania związane z domem. Realizuje się ten spektakl bardzo trudno, ale bardzo też przyjemnie. Mieliśmy miesiąc czasu tak naprawdę na tę produkcję, więc to była duża ilość stresu, ale finalnie mówię prawie, bo jeszcze jesteśmy w próbach, udało zrealizować. Natomiast jest to niesamowicie inspirujące, ponieważ celowo wybraliśmy tak dużą przestrzeń, żeby móc właśnie po kontrze sformułować przestrzeń domu, przestrzeń bardzo przyjazną, w miejscu, które jest bardzo piękne, ale jest bardzo chłodne i ogromne i mam nadzieję, że ten efekt udało nam się uzyskać. Kolektyw In Between to jest kolektyw czwórki wrocławskich artystów. Współpracujemy ze sobą, to jestem ja, to jest Joanna Kowalska, to jest Grzegorz Bieńko i Marianka Syska. Współpracujemy ze sobą już kilka lat, realizowaliśmy kilka spektakli w teatrach instytucjonalnych, jak i teatrach offowych. Natomiast chcieliśmy, ponieważ mieliśmy zawsze jakieś takie poczucie bycia nie do końca w tym konkretnym miejscu, w tej konkretnej przestrzeni, więc stworzyliśmy swoją przestrzeń pomiędzy, żeby móc swobodnie bawić się formami, komponować różnego rodzaju środki teatralne, środki plastyczne i stąd też wziął się spektakl, pierwsze działanie właśnie w nietypowej przestrzeni dla teatru.